Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 3, w trzeciej części przechodzenia DLC Strażnicy Pustki. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzili skrzydło energii. I tak, w dalszym ciągu mam włączone One Hit One Kill, gdyż wolę nie tracić za dużo czasu na zwykłych przeciwnikach, bo co jak co, na bossach nie będę tego wykorzystywał. Ale na zwykłych przeciwnikach owszem, ale tylko po to, żeby ułatwić sobie walkę. Okej, mamy zbawienie już, czyli możemy teraz dupnąć sobie w ten klejnocik z jego pomocą. Okej, tutaj trzeba te kule przytegować. Pytanie tylko, gdzie jest? Okej, ładnie. Tu jest jedna kula, a pytanie, gdzie jest kolejna? Bo to nie jest w sumie ta kula, której potrzebujemy. Odłamek ciernia. No, w sumie odpalę sobie jeden. Nie ta opcja. Znaczy wróć, nie ten guzik. Dobra, którą tu mam? Ognia tylko? Chyba tak. I akurat perfekcyjne ładowanie wskoczyło. A, chyba... Jest! Dobra, chyba czaję, muszę w to z dystansu dupnąć. Najpierw tak, żeby to cofnąć. Okej, tam chwilowo nic nie ma. I teraz tak, żeby polecieć dalej. No i pyk, jesteśmy po drugiej stronie. Wielka kępa mar. O, czyżby tak, pierwsze kloce powstają. O, które jeszcze wybuchają po śmierci. Że mogę ich zniszczyć, no ale nie można mieć wszystkiego, co nie? Dobra, leci ogień. I leci energia. Okej, tu jest kula, którą mogę wrzucić tam. I co tutaj? I tutaj analogicznie. Czyli najpierw ogień. A teraz energia. No i dobra, czy tam... A, jest coś na górze. Dobra, czyli... Warto by było jeszcze się tutaj do góry przenieść. Moim triple jumpem. Czy tam doładowanym double jumpem i zgarnąć anielski artefakt. Ło, to jest niebyle rzecz. To jest coś, co mi jest akurat bardzo potrzebne. No. No. Myślałem, że się nie przemieni w tę kulkę. Dobra, jesteśmy na górze i co teraz? A, okej. No i teraz muszę użyć ognia, żeby się przenieść w drugą stronę. Jeszcze muszę najpierw trafić. A, mogę jednak mogę anulować. No. Naładuj, puść. Czekaj, co ja mam przytrzymać? Tak, muszę przytrzymać bumper. O kurde, myślałem, że się nie da tego anulować. A tu proszę, jak warto się czasami mile zaskoczyć. Dobra, wróćmy do energii. Okej, wróciliśmy się do punktu wyjścia. Praktycznie na sam początek. No, ładuj, rzut. Ładuj, rzut. I lecimy dalej. Czyli wydaje mi się, że chyba to ostatnie skrzydło może być najbardziej rozbudowane ze wszystkich. Nie tylko pod względem przeciwników, ale i samych lokacji.
A, ten jeszcze był żywy, proszę bardzo. Okej, jest Wulgrim. Tak, tak, tak. Bądź tak miła, Gromi, tego nie wyświetlaj. A, okej, tutaj jeszcze coś się chowa. A konkretnie? Anielski artefakt numer 2. A, jeszcze na dole coś jest schowane. Proszę, proszę. Wielki kłębek Marii, kawałek adamantynu. O, a to jest bardzo fajna rzecz. I jeszcze tu jest coś schowane. Tutaj odłamek wzmocnienia. No dobra. A tutaj wielki kłębek Mar. No spoko. No i teraz wracamy na górę. Po zebraniu tych wszystkich odłameczków. Ogień na wszelki wypadek, bo najczęściej się go wykorzystuje póki co. Okej, tu brakuje kolejnej kuli, którą pewnie zdobędziemy tam. Czyli idziemy teraz tędy. Po bokach nie ma nic. Wielka kępa Mar, co to za bieda? Standardowy kłębek Mar, no to... To jeszcze większa bieda. Tutaj nic. Okej, tam jest przejście, ale... Nie no, ja doskoczę, no spokojnie, ale... Gdzie mnie to prowadzi? To wyżłobienie. Dużo nawet uzdrowienia. Tutaj mamy kulę. Z którą się nie cofnę, no bo nie mam jak. Okej, a co to jest? Poza tym, że jakiś wielki kloc. No, może ładowane będę mu to przesunąć? Tak. A zbawieniem mogę? Też mogę. Pięknie. No i dobra, teraz lecimy tutaj po tego. Po tę kulę. O, i dokładnie po drugiej stronie jest miejsce na wsadzenie tej kuli. W ogóle ciekawi mnie, tak w ogólnym rozrachunku, czy te esencje, które dzierży Furia, to są jedyne esencje, jakie... myślałem, że uda mi się przejść, no ale niestety. Czy to są jedyne esencje w całej grze, znaczy w całej grze, w całym tym uniwersum Darksidersowym? Czy to są tylko jedyne esencje, które po pierwsze może dostać Furia od Władcy Podziemi? Bo tylko on jakby... Czy nie, bo on raczej włada wszystkimi esencjami. No to czy to są wszystkie esencje w grze, w całym uniwersum Darksiders? Czy tylko cztery takie najpotężniejsze, powiedzmy? Które Władca Podziemi daje Furii, dlatego że jest jednym z jeźdźców. I powiedzmy, że wie, co Furia może z tak potężną bronią de facto zrobić, no bo te esencje to jest tak naprawdę broń. Czekaj, tutaj coś otworzyłem? A, chyba... Tak, chyba to się podniosło. Okej, i co jest tutaj dalej? Tu jest przejście, a tutaj... A, tutaj jest jakiś ten... O, tu jest demoniczny artefakt, fajnie. Dobra, w górę. Tutaj mogę sobie odłamek uzdrowienia chlupnąć, żeby się troszeczkę podleczyć. No to mi trochę nie wyszło. W górę. Kurde, fajne są strasznie te lokacje w pustce. W sensie fajnie wyglądają. A, tu jest, tak szukałem, gdzie to może być. To bliżej niż się zdawało. Okej, trafię. No, chyba tak, tylko trochę muszę w tym kierunku rzucić i proszę bardzo.
A, trafiłem, ale kula się nie naładowała. A czekaj, w sumie tutaj nie doskoczę teraz? No, na luziku. Teraz esencja, energii, bum. A nie, to jest błysk... O Jezus Maria, pomyliłem energię z błyskawicą. Dobra, i gdzie to działa? Bo gdzieś działa, tak? A tam się utworzyło, okej. Dobra, tu jeszcze mogę użyć ognia. No dobra. Okej, ja spróbuję to zrobić w taki sposób. Teraz tutaj. Też pytanie, w którą stronę ja mam w sumie iść? No, chyba w tą, czyli... W drugą jest sekret, a przynajmniej powinien być sekret. No nie, nie, nie. Bierz tę błyskawicę i... Twórz mi ją. Teraz mnie tam przesuń z powrotem. Hopi w górę. Tak, to jest tego do sekretu. O proszę, jaki grubcio. No, to by szło nawet ładnie. I pilnowaliście kawałka adamantynu. To jest bardzo fajna rzecz. To już chyba drugi albo trzeci... Nie rozumiem tego spadania od niej. Ja rozumiem, że on może odpalić z opóźnieniem to szybowanie, ale czemu jak ona spada, to nagle po odpaleniu szybowania spada jak kotwica. Ona powinna powoli szybować, a nie walnąć jak kotwica lecić tak ciężko w dół. Dobra, tu pusto. Dobra, jest kula, jest... Standardowy kłębek Marty. Jakbym tego nie zabrał, to on nawet nie był... Nawet bym się nie przejął tym, że to pominąłem. Okej, wróciliśmy w to miejsce. Okej, a tam chyba musimy się dostać. Okej, to leci kolejna kulka. Teraz ogień. Kolejne piętro, powiedzmy, się otwiera przed nami. I tutaj też trzeba znaleźć kulę. Kawałek adamantynu kolejny, bardzo ładnie. Małe leczenia, no to pozwolę sobie się tego od razu pozbyć. No i od razu odzyskana mara lecząca, pięknie. Teraz ta szansa procentowa jest dość duża na wypadnięcie tej mary, mam wrażenie. Dzięki temu ulepszeniu. A sobie teraz... No nie, to jeszcze nie jest ulepszenie ostateczne. Ty, tam w ogóle jest przejście. Ty, czekaj. A, czekaj, to jest tędy? Nie, tędy, żebym ja przyszedł tutaj. Wulgrim. A tutaj... O, a tędy tutaj się dostałem, ale kurde, nie patrzyłem po drugiej stronie, czy się coś nie chowa. Wielka kępa mar. Okej, okay. Chyba, że to z przeciwnika wypadło i tego nie zauważyłem, no ale tutaj nie sprawdzałem, czy coś się nie kryje. Standardowe składowisko mar, no okej. Okay. Nie jest to nic słabego, ale mi aktualnie dusze nie są chwilowo w ogóle potrzebne. Więc wracam teraz na górę i lecę dalej. Zobaczmy, gdzie mnie zaprowadzi ta sekcja, powiedzmy, tego skrzydła. Tutaj nic. O, bardzo ładnie. Jednym atakiem dwóch zdjętych. To lubię.
O, dwaj tacy. Pięknie, dwa kawałki adamantynu właśnie mi wpadły. No i ten jeszcze był żywy. Okej, tutaj kolejny ten. A nie, to jest zwykły. O, mi zdjęty pod skokiem z esencji. Ładnie. Nie umarł odłamek. Okej. Zwrócił mi się jeden z wielu wykorzystanych w poprzednim odcinku. Oho, i jest kolejne takie pomieszczenie z zagadką. No dobra. Co? Energia też tam była? Bo nie zauważyłem. Nie, energii nie było, czyli tylko burza. I teraz dzięki burzy dolecę tutaj. Albo i nie. Chyba, że dolecę, ale muszę... Tak, muszę z doskoku to zrobić. Bo doskok sprawia, że dolecę dalej. Nasycone, przesunięte. Ej, prawie! Aha, czemu ja spadłem? Dobra, dawaj to jeszcze raz. No, już myślałem. Okej, trafiłem. Teraz tutaj. Patrz, trochę w złym kierunku, w złej kolejności. O, na tej kule. No dobra, tylko jak te kule teraz tutaj sobie ogarnąć? Nie. To miało małe szanse na powodzenie. O. Tu? Nie, tej zachiny nie doskoczę. Dzięki jej, dzięki temu złapaniu właśnie nie spadłem. Dzięki gro. Okej, tu jest coś. Tu jest jakby do naładowania energią, no ale... Nie ma tej w ogóle żadnej kuli, którą mogę tą esencją naładować. To jest tylko powrót tam. No, ale nic mi to nie da. Jak grzmotnę w to, to tamto się też zmieni? Nie, to tu się nie zmienia absolutnie nic. Tutaj też się nic nie zmieniło. Na to też nie wejdę. A, chyba, że z... Nie, nie z tej strony? Może? Sprawdźmy. Bo powinno być wystarczająco, a jednak nie. Jednak nie jest wystarczająco. No, nie ma szans. Nie doskoczę w taki sposób. No dobra, spróbuję doskoczyć od tej strony. Przy okazji się wyleczę. A czekaj, tu jest jeszcze do striggerowania. Okej. Nie da się rzucić zbawieniem w powietrzu. Dobrze wiedzieć. Dobra, a czy ja będę w stanie to... Nie, nie będę, czyli muszę wrócić tak, jak tam przyszedłem.
Biegnij, biegnij. Serio, Furio? Ej, no bez komentarza. No teraz doleciałem. No prawie idealnie. Dobra, esencja. Okej, czyli ja muszę stanąć na to, razem z tym się przesunąć. Żeby w to trafić. Tylko trochę celniej. No i dobra, teraz to opada. I jak teraz to cofnę, czy będę mógł przejść? Mhm, bez problemu. Okej, na szczęście z tą kulą mogę biec, więc trochę przeoszczędzę czasu. A, ale nie tędy. No, bo ta kula jest do tego miejsca. I teraz ogień. No, to prawie wyszło. To nie wyszło w ogóle. I energia. Teraz tak. A, okej. Już myślałem, czy tam będzie przeskakiwanie, a nie. Po prostu muszę przejść jako ta kulka. Do końca. I nie do końca to zrobić. Kurde, myślałem, że tam będzie coś pod spodem. To chyba muszę jeszcze na górę wejść, tak całkowicie, znaczy tak całkowicie, no. A da się wejść nie całkowicie na górę? Tutaj i... O właśnie, jeszcze w górę. Dopiero teraz to anulować. I teraz mogę iść dalej. Zobaczmy, tam jest kula. A tam jest początek w ogóle skrzydła ognia. O, a to widzimy właśnie ze skrzydła ognia. No super. Nie wiem, czy była ta muzyczka na ukończenie łamigłówki. Nie wsłuchałem się. W ogóle, że od tego upadku ta kula się nie niszczy, to jest dla mnie rzecz dziwne. Dobra, i tutaj tylko ogień. I energia. Dobra, lecimy. No, nie przesadzić. Byłem pewien, że te kawałki się poskładają teraz w jednego przeciwnika, ale czasami fajnie się mylić. Okej, okay, jest bossik, tak więc wyłączamy one shot, one kill. Leczonko. I walczmy. Zobaczmy, jak mi z nim pójdzie. Przybywam, by zrobić tu porządek. Masz jakieś ostatnie słowa? Chyba nie. Tak myślałam. No już myślałem, dlaczego mnie atakuje. Rorak, władca potęgi. O, pięknie. O, za 1500 dupnąłem, fajnie. Dobra, to jest chyba wspólny dla nich atak. Okej, okay, zbuffował się, ale... Au. Ale nie zadał mi obrażeń, bo zmieniłem w porę esencję. Kurde, czemu ja ciągle mylę guzik? Pięknie.
2500 prawie z tego bije. Dobra, unik. Leczenie. No i proszę mnie, pięknie od razu. Okej, czyli to jest taka detonacja z opóźnieniem. Czy ktoś właśnie chciał zmałpować mój atak? Dobra, uratowany przez odłamek. I Zeus! Zaatakował, no i proszę bardzo. No ale walczymy praktycznie jak równy z równym, więc walka nie poszła nie dość, że długo, to jeszcze w miarę wyrównanie. No i okej, gościu zdjęty. Topór pogardy. Czyli teraz zamiast młota będzie topór. Dobra, kolejne skrzydło ukończono. To mi się podoba. Czyli teraz tylko progresować fabułę, znaleźć... Ej, a czy to się... Tak, to się wypełnia! O, tego nie zauważyłem. Okej, czyli pewnie jak skończymy to skrzydło, to się napełni i nie wiem, jakiś portal się może otworzy? Chyba, że z tego jakaś dodatkowa nagroda wyleci, ale nie jestem pewien. Bo jeszcze DLC-ka nie ukończyłem. Ani razu. To się przekonamy. Powiesz coś w Ulgrimie? Nie do końca. A masz coś nowego na stanie? Też nie. No i jestem troszkę zawiedziony. Dobra, fraktowiec. To muszę zapamiętać, że to jest to. Ale w sumie raczej nie zapomnę w tak krótkim czasie. No i dobra. Przejdziemy tutaj do Ulfeina. Ulepszymy bronię. W ogóle cały czas czekam, aż Wulgrin będzie mógł mi sprzedawać te lepsze odłamki. Bo to jest coś, na co z wielką chęcią przeznaczę wszystkie te dusze. Zobaczmy. Młot i topór pogardy. Okej, czemu tak skacze przy tym młocie ten opis? Chyba ktoś za dużo. Chyba ktoś dał spację raz za dużo. Dobra. Przyjmuję wielkiego topora. Może przebić się przez osłony przeciwnika i zadać rozległe obrażenia. Okej, czyli. Praktycznie identyczny opis. Ale sprawdźmy ten toporek. Właśnie, kolejne wyposażenia też mogę wsadzić. Czy wyposażenia, udoskonalenia. Dobra, to niech tu będzie w takim razie rozproszony chaos. A tu rozproszony Enok. No, jak na razie, co zebrałem, to wszystko po kolei wpakuję w bronię. Bo póki co, mogę to robić. To Obscurus. W sumie ten lewiatan nawet jest mi teraz chwilowo zbędny trochę, nie? W niszczeniu, bo jak i tak nie mam na co wydawać tych mar, no to... Dobra, bo jedyne, czego nie mam wyposażonego, to jest ten hołd. Co jest tutaj takie w miarę... Tutaj pojemność paska na minutę, no to się i tak będzie robiło... Obrażeń przy tej broni, gdy zdrowie jest pełne. No rzadko mam pełne zdrowie, więc dobra. Więc tutaj wrzucimy... Nie marudera, tylko ten... Tego wyważonego lewiatana. Bo HP i tak się będzie odzyskiwało na minutę. Nawet jak nie będę miał tej broni wybranej. Chyba. No a mary już mi nie są aż tak potrzebne. Wpakuj to. A w kolce pogardy wpakujemy teraz rozproszony hołd. Jest jakaś różnica? Nie. To szkoda, że te wszystkie... Bo w Darksiders 1 każdy ten upgrade, jaki Wojna zbierał, miał jakiś efekt na broń, a tutaj niestety nie ma nawet efektu wizualnego, że ma się jakieś ulepszenie wpakowane. Dobra, czy ja mogę coś ulepszyć? Na przykład tą wściekłość? No, mógłbym. No ale w sumie... Znaczy mógłbym, ale musiałbym jeszcze dofarmić sobie 4 fragmenty. Znaczy 4 artefakty, bo...
Nie wiem, za ile uda mi się znaleźć kolejną tą esencję wybranego, więc wolę sobie trzymać te 12 odłamków, żeby tego marudera sobie wyważyć. Dobra, rozproszony hołd. No to zobaczmy tutaj. Obrażenia przy krytyku i zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Na pewno obrażenia przy krytyku. To jedno z moich najlepszych dzieł. No i miał jeszcze jeden anielski artefakt gdzieś tam znaleziony, to bym mógł to ulepszyć od razu na drugi poziom, no ale niestety nie udało się. Czekaj, czy dałoby mi się w ogóle wyfarmić sobie wszystkie te wyważone ulepszenia? To się, no, zakładając oczywiście, że w Tyglu nie będzie jakichś nagród w postaci tych artefaktów za ukończenie i jakiejś tam ilości fal wrogów, no to... Ciekawe. Kto wie? Chcesz zadawać potworny ból, prawda? Okej, okay, i leci topór pogardy na plus 3. Okej, okay, fragment mam tylko jeden. Mam dwa kawałki adamantynu. Znaczy dwa, sześć aż i mogę dwa upgrade'y wykonać. Okej, okay, to myślę, że podbijemy kolce pogardy. To głównie na bossów, no bo na zwykłych przeciwników z zawatym po prostu jednym strzałem. No i tą włócznię. Na plus 7. Sądziłem, że to możliwe, ale teraz jesteś jeszcze bardziej zabójcza. Ciekawe, do jakiego poziomu sobie mogę ulepszyć te bronie. Bo na pewno to plus 10, ale czy dałoby się dalej? Bo jeśli tak, to za co? I czy da się to znaleźć normalnie w grze? Ciekawe. No widzicie, nie mam tutaj w ogóle nic ze zbroją. Czyli zbroję chyba dopiero na nowej grze plus mogę ulepszać. Wszystkiego dobrego, Furio. Tylko kurde, gdzie ja będę mógł znaleźć pozostałe te rudy nicości, skoro jak na razie przechodząc grę znalazłem tylko dwie sztuki. A raczej po jednej sztuce nie będzie wykorzystywał na ulepszenie. Dobra. Jama do frachtowca, gdzie wcześniej ten taki a la Kraken sobie siedział. I zobaczmy jeszcze teraz ataki. Czekaj, nie w tym kierunku. O, tędy. Zobaczmy, jak to wygląda. Ej, to jest kolejna broń, która jest szybsza. To jest zauważalnie szybsze od tego młota. Okej, okay, atak ładowany. Taki sam wymach. No i po prostu silniejsze. Kombinacja. Okej, okay, bardzo ładna. A, w sumie mogę grzmotnąć tu. No, efekt jest oczywiście ten sam dla gniewu, bo to jest efekt dla esencji, a nie dla broni. Nie amok, tylko gniew. Zaraz sobie zregenerować. I co by tam jeszcze było? A jeszcze po jednej sztuce broni, zarówno tej z DLC-ka, jak i tej normalnej jest do wzięcia. To jest zaginiony nieskończony horyzont. No to jest ten atak ładowany. W powietrzu, gwałt... A, po idealnym uniku. Sąd ostateczny. No, no, w powietrzu to jest... No, też to samo co z młotem, po prostu lecimy w dół, robiąc fikoły i grzmotniemy w ziemię. Ale tak, tutaj mamy przeciwników. Prawie. No, dawaj. Okej, okay, nawet ładny atak. I teraz po zwykłym uniku. O, to się nie udało. A nie, to było po zwykłym... A nie, chyba, że to znowu zrobiłem unik w przód. To jest też możliwe. No, dawaj. Nie, to jest po zwykłym uniku. A chyba, że jak unik do przodu, to jeszcze muszę zrobić atak w przód. No. No, dawaj.
No nie no, zrobiła mi dwa razy ten sam atak. Dwa, no w sumie kilka razy mi ten sam atak zrobiła. No, fragment adamantynu. Ciekawe. Tu kolejny skrót odblokowany. Gdzieś tutaj. Nawet nie będę tego w sumie sprawdzał, no bo po co tracić czas? Wasz oczywiście, nie mój. Dobra, pokaż mi ten spis jeszcze. Stąd ostatecznie idealnie wymierzony unik do przodu i po idealnie wymierzony... No nie, chyba to gwałtowne uderzenie cały czas wykonywałem. No jak zrobiłem unik w bok, czyli z tą gwiazdką w bok, to i tak zrobiła mi to samo. No nic, w kolejnym odcinku lecimy do podwodnej jaskini, aby sprawdzić, co też tam znajdziemy. Póki zadamy to tyle i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!